Witam. Dzisiaj pokażemy, jak zbudować prosty, a skuteczny latawiec. No co bym potrzebował? Ja przygotowałem dwie listewki i już odmierzyłem 90 cm, które teraz tylko obetnę. I te dwie listewki podzielę na pół i ze sobą złączę. Jak to zrobić? No to normalne. Kawałek, troszkę sznurka. Nitka może być. Przewrócę jeszcze tutaj. Tu jest taka, że mogłoby być, jak będziecie sami robić w domu, to może ktoś wam pomoże i przetrzyma zawsze palce, to wtedy lepiej to tak związać będzie można. To należy skleić. Wszystkie styki drewniane ze sobą złożyć i odstawić to na jakiś czas, żeby to wyschło najwyżej. Na samym końcu, tutaj, 15 mm od końca, trzeba takie naciąć row. To są wszystkie te. Teraz właśnie oplotę to około nitką. Ja to zawsze sobie tak troszeczkę mniej więcej mierzę, ile to jeszcze tej nici mi potrzeba. Ja to tak jeszcze ustawiam, żeby to było w tym. Cały czas jakiś kąt miał, żeby to było równe. I teraz co trzeba zrobić? Żeby te nici się trzymały, to trzeba znowu je niestety przykleić. Tak jak wspomniałem poprzednim razem, musieliśmy to złożyć, te listewki, związać i posmarować klejem, dlatego żeby później, nie daj Boże, sznurki popuściły i się miały przesunąć. Teraz już mamy gotową jakąś kratownicę i przystąpimy do oklejania latawca. Są dwie rodzaje. Ja akurat nie mam pod ręką papier kolorowy, także odkładam to na chwilę. Ja już sobie przygotowałem wcześniej takie buteleczki. Teraz kładę krzyża, ten krzyż. O. I teraz będę się przygotuję sobie ten ołówek i tak zaznaczę też. Tego akurat nie wyrzucamy reszty, bo to nam się jeszcze później przyda i to nawet bardzo się przyda. Ja teraz zwróćcie na to uwagę, co ja teraz robię. Ja wycinam tu takie kosy. Tak jak teraz mówię, to teraz tylko dobrze sobie zaznaczcie, gdzie idzie sznureczek. I teraz zwróćcie uwagę, ja to zrobiłem, bo dlaczego? Po tych liniach będziemy składać takie coś. Zwróćcie na to uwagę dokładnie, bo to... O. To będzie taka zawijka, którą będziemy kleić. Także, tak jak widzicie, już przygotowałem karton, ten papier do oklejenia. I co teraz muszę zrobić? To po prostu tu włożyć to tutaj. Nie. Włożę i zakleję. Zaraz będziecie to widzieć, jak to zrobię. Trochę sobie muszę tu pomagać. Jest dobrze, jak jest tatuś koło was, to zaraz zawsze pomoże, czy trzyma. Także, tak jak już widać, już jest to przygotowane, tylko teraz zostaje mi klejenie.
I jak widać, latawiec już jest przygotowany. Co? Odwracam teraz tej strony i można teraz... To już jest teraz inwencja, bo można kolorowym papierem tego. Można to po prostu szarym można kupić w sklepach papierniczych. I tak, to już mamy gotowe. Musimy zrobić teraz jeszcze mu uzdę. Tak, to tak zrobimy mu uzdę. I tu przywiążę dwa sznurek jeden, który będzie i tutaj przejdę otworem. Muszę zrobić taki mały otworek. Są tu nożyczki. Jak zawiązujecie na supełek, to zawsze starajcie się zawinąć co najmniej 2-3 razy. Dla bezpieczeństwa, żeby czasami nie chciało się to rozwiązać, to się nic nie stanie, a pewniejsze jest, że to się, że nie zrobić nam jakiś kanał i się rozwiąże. Teraz muszę ten właśnie możecie przełożyć tutaj przez otworek. Troszeczkę takie kolane, ale jako ołówek i ołówkiem go przepchnę. Tutaj, żeby to nie chciało się rozrywać więcej, można to po prostu zrobić coś takiego, taką jakbyś mówił łatkę. O, nazwijmy może. Jest to bardzo proste, kółeczko i tak, to tam, czy kwadracik nawet, przeciąć w jednej strony, małą dziureczkę wyciąć. Dlaczego tutaj właśnie to, żeby to zakręcić, bo żeby to się nie chciało rozrywać. Teraz jeszcze muszę przygotować jeszcze sznureczek. I teraz tak, długości, to do tej, tutaj, do tego, co przy sznureczku chodzi, to jest tak jedna długość od jednego ramienia. To jest jedna długość i druga długość tak powinna być taka sama tutaj. I teraz się starajcie tak zrobić, żeby po prostu, o, tak, to są kłótne. I jak zwykle, kleju się, nie żałujemy sobie. To już jest. To jest. Dobrze. I jak już mamy tutaj zrobione, to teraz kąt powinien tak wyglądać, że to ta odległość tu, to powinno być mniej więcej w połowie. I już mamy przygotowane, jak to się mówi, uzdę już mamy przygotowaną. To niech zostanie, bo później tutaj do tego, to można różnie, o takie po prostu nawet pętle zrobić. O, i to jest właśnie już. Słuchajcie, sam latawiec już jako jest gotowy. Tutaj miejsce, też klej. Ja tak podejrzewam, że gdzieś ze 20 cm od latawca, jak będzie ten taka pęta, to akurat nie będzie dobrze. I zasadniczo to my już mamy latawiec gotowy. Mamy ten, mamy do okona. Tutaj można to zawsze przewrócić i dobrze.
To odstawiamy i teraz słuchajcie, pokażę Wam, jak się robi ogon. Ogon, ja akurat nie mam takie kartoniki już, bo to w sprzedaży są takie wymiary, nie? Żeby to ktoś wiedział dokładnie, to gdzieś tak 25 na 10, nie? I po prostu z takich właśnie robimy taką harmonijkę. Zasada jest taka, żeby to nie większa była jak centymetr, taka zakładka. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, ogon musi być gdzieś koło 40 takich harmonijek zrobić. Wychodzi co 10, dla mnie to tak wychodzi co 10 cm, to jest około 4 metrów ogon powinien być. O, i bardzo prosto to się składa, trochę pracochłonne, nie wiem, to ktoś tak szybko nie zrobi. I już mamy ogon. I co jest najważniejsze teraz w ogonie? Wiązanie. Ja Wam kiedyś pokazywałem na zajęciach, że po prostu takie prostsze wiązanie to po prostu taką zrobić, tylko złożyć na pół, złożyć taką pętelkę, ze sobą złożyć i już. To jest z jednej strony bardzo dobre tego, tylko że nie ma, ona nie trzyma, po prostu jak o, zacisnę, to w każdej chwili może się popuścić i po prostu rozwiązać i wtedy ten ogon nie będzie trzymał. Poprzednio to byłem, tylko miałem dwa, a teraz już mam tak dużo. Jestem bardzo szybki i bardzo szybko go zrobiłem. I wy, no, teraz widzicie, jak już macie go zrobionego, to po prostu tutaj ten wachlarzyk wtedy tak rozszerzysz. Tak jak widzę, ja tutaj tego nie będę rozszerzał, bo to najlepiej to zrobić jak już przed samymi lotami. Bo żeby się nie chciał zaplątać, bo bardzo szybko może się splątać ogon i wtedy będą problemy. A tak to jak ja tak wezmę i będę zaniosę sobie na pole gdzieś tam startowe, gdzie będzie ten i tam sobie już zawiążę do latawca, to na pewno mi się nie poplączę i będę miał problem. Najważniejszą rzeczą jeszcze przy ogonie, trzeba mu zrobić tak, to się mówi, ja to nazywam kitę. Najlepiej to wziąć kolorową bibułę, kilka kolorowych bibuł, takie gdzieś około pół metra, 60 cm, takie paski 20-centymetrowe, zwinąć tak po prostu i związać. I jak już będziecie mieli to związane, to po prostu, patrzcie, się zwiniecie. Jakie proste teraz jest kita, żeby zrobić. Tu ja już mam gotowy, zobaczcie się, widzicie. Teraz mam taką ten i na samym końcu ja to przywiążę do ogona. Ogon też ma znaczenie, że jest długi. I także już mamy, zasadniczo już mam cały ogon zrobiony. Teraz wezmę latawiec. I tak jak mówiłem, tu już mamy uprząż do ciągnięcia. Ale tutaj, co to ja zawiązałem, to jest właśnie na ogon. I teraz tylko wystarczy tutaj przywiązać. Mamy gotowy. No, żeby jeszcze nie wystawało, także już jest gotowy. I mamy gotowy latawiec. I tak jak teraz już widzicie, ogon jest przywiązany i ja już teraz to rozwijam, tak mam już rozciągnięty. Ja nie będę tego całego rozwijał, bo nie chcę, żebym się ogon poplątał, ale to po prostu. I tutaj tylko, o, jeszcze zrobiłem na końcu pętelkę, co później można tylko dołączyć resztę linki holowniczej i życzę udanych lotów i wysokich. Tak powinien wyglądać latawiec. Na pewno będzie latał. Tu jest po prostu, o, uzda się sama będzie regulować. O, po prostu, widzicie? O, i ona zawsze będzie regulować. Powodzenia!